Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy budować sobie największe stanowisko do jazdy na kierownicy, jakie do tej pory stworzyłem. Stanowisko składa się z grubych profili aluminiowych połączonych ze sobą śrubami. A jeśli to, co pokażę wam na tym odcinku, wam nie wystarczy, możecie sobie zerknąć na mojego Instagrama, gdzie jest praktycznie krok po kroku pokazane, z czym musiałem się zmagać podczas składania tego stanowiska. Patrz, ziomek. Już mamy przygotowane, już stoi. Ty się nie moja krusza. Są wszystko elementy już poskładane przeze mnie. Także wszystko jest tutaj gotowe do tego, aby to wszystko przyłączyć do stelażu. I za chwilę będziemy to wszystko ze sobą łączyć. Zobaczymy. Teraz pokażę wam coś fajnego, jeśli chodzi o montowanie całego tego stanowiska. Zobaczcie, mamy tutaj takie szyny. Te szyny wkłada się coś takiego i w to wkręcasz śruby. I tyle. Możesz sobie włożyć to tutaj i tutaj przykręcić śrubę i przymocować do tego cokolwiek, na przykład wziąć tablet, jakoś jakieś mocowanie do tego podczepić, tak? Wziąć jakieś dodatkowe akcesorium, cokolwiek byś chciał, możesz sobie podczepić, nie? To jest bardzo fajny system, który mega mi się spodobał i nawet prosiłem Simlab, żeby wysłali mi dodatkowe takie elementy do montowania innych rzeczy, które będę chciał sobie tutaj, wiesz, rozbudować na przyszłość, no nie? Mam te takie już, o, większe elementy złożone z mniejszych, natomiast całe to stanowisko przyszło w takich pojedynczych elementach. Na przykład ten cały pojedynczy element przyszedł spakowany razem z innymi elementami aluminiowymi, na przykład z tamtymi. To wszystko było spakowane w taki jeden podłużny karton. To, co tutaj już teraz widzicie, to jest przeze mnie poskładane tutaj w domu. Bardzo prosto się składało tym systemem. Oczywiście trzeba było używać metrówki, trzeba było to wszystko sobie odmierzać, ale generalnie wow. Ja naprawdę bardzo mi się to spodobało. No i mamy już gotowe miejsce na pedałki. Zobaczcie, wygląda sobie to tak. Jeszcze tego mocno nie przykręciłem, bo będę oczywiście musiał to w odpowiedni sposób ustawić. Jak widzicie, tutaj mamy sporo wachlarz możliwości, w jaki sposób to będzie siedzieć, także ustawimy sobie to później, dlatego to jest luźne. No i teraz chyba... Jezu, jaki rozpierdziel. Nie mogę z tych kabli. Będę musiał sobie je uporządkować już do tego nowego stanowiska. Teraz zajmiemy się siedzeniem. Tak wygląda fotel do góry nogami. Zobaczcie, że jest to fotel kubełkowy, więc nie możemy sobie tutaj regulować oparcia, ale dzięki temu zyskujemy trochę sztywności. Sam fotel jest dość lekki, jestem w stanie go jedną ręką podnieść, chociaż jest nieporęczny. Fotel jest kompatybilny z mocowaniami takie, jakie są stosowane w samochodach. Nie można go używać normalnie w samochodzie, bo nie dostaniesz homologacji, ale do samochodu możesz go sobie, mógłbyś go sobie zamontować, bo ma takie mocowania samochodowe. Ja sobie takie mocowania zamówiłem, już mam tutaj, za chwilę będę sobie to montował. Siedzenie już stoi, trochę miałem z tym zabawy. Ci, co się trochę znają, mogą zauważyć, że to ten element jest założony odwrotnie, powinien być tym elementem, tym profilem do środka, ale dałem to do zewnętrznej strony po to, żeby mieć regulację, bo za chwilę, o, widzicie, nawet trochę da się to przesunąć do tyłu, do przodu. Za chwilę będę montował tutaj, wrócić, zobaczcie, ile to jest rzeczy. Za chwilę będę montował ten taki profil tutaj wielki do montowania kierownicy, więc chcę sobie później to stanowisko, to siedzenie odpowiednio wyregulować. No i zawsze będę miał te śruby na wierzchu, co mi jest no bardzo potrzebne. Tylko ten element już na stałe przyczepiłem tutaj, do którego jest przyczepione to siedzenie. Także teraz pozostało mi przyczepić już całą resztę. Widzicie, że to jeszcze się rusza, dlatego że będę chciał to wszystko jeszcze regulować, czyli fotel, ustawienie kierownicy, no i oczywiście pedały. Tutaj na górze widzicie, jak wygląda ten profil, na to przychodzi zaślepka oczywiście. Musiałem specjalnie do tego dokupić taki gumowy młotek, bo ręką tego nie idzie wbić.
No i mamy gotowe. Teraz zostało mi do zrobienia, scelaż do monitora. No i tak wygląda cable management, jeszcze nieskończony, jeszcze muszę tu poprzycinać i te grubsze kable poukładać. Zobaczcie, no prawie, że nie widać na razie, że są pozłączane ze sobą, bo są czarne, ale tutaj było trochę roboty już teraz. Tu jeszcze widzicie, zwisa jakiś zasilacz, jakieś coś. Te wszystkie kable grubsze poprowadzę, początkowo chciałem je poprowadzić o tak, o, jak tutaj widzicie w środku, ale znalazłem coś lepszego. Kupiłem sobie kilka takich. Uchwyt paskowy. I po rozpakowaniu to wygląda sobie tak. Bierzesz sobie profil, wkładasz mocowanie. Jak to sobie wkręcisz, będziesz mógł sobie pozaciskać tym paskiem grubsze przewody, co myślę, że będzie bardzo fajne, no bo będzie można je też podpinać i tam później coś pozmieniać, coś tam poustawiać inaczej, może lepiej. No i mamy finish, moi drodzy. Stanowisko skończone. Pokażę wam najpierw z tyłu cable management. Trochę się przy tym napracowałem, poprowadziłem wszystkie te przewody, nawet sobie widzicie, kupiłem to i spisało się, powiem wam. Przyczepiłem to sobie tymi takimi uchwytami dostarczonymi przez Simlab. I teraz tak, już wam pokazuję, o co tu chodzi. Więc nade mną jest takie światło, ono mi oświetla całe stanowisko, tak żeby było, wiesz, dobrze widoczne na kamerce. Tu mam przycisk od włączania tego. Kupiłem sobie kiedyś takie, o, takie coś do gniazdka i to się włącza albo wyłącza pilotem, nie? Kupiłem sobie takich kilka. No i z jednego pilota wszystko obsługuje. Bardzo fajna sprawa. Widzicie, że doczepiłem sobie też podstawkę pod klawiaturę. Tutaj jest myszka, ale ta myszka będzie docelowo z tej strony. Tutaj będę miał jakiś taki blacik na myszkę i ta myszka będzie sobie tutaj. Widzicie, że kable od strony kierowcy, no tutaj jest widoczne, ale nie chciałem za bardzo zginać tego kabla HDMI, żeby się nie złamał tam w środku czy coś. Tutaj jest trochę widoczne, ale generalnie jest czysto. Tutaj mam podczepionego tableta, zobaczcie, że też kable są ładnie pochowane. No i właśnie, mam ten tablet. Tablet jest podczepiony na magnes neodymowy i tablet docelowo będzie pokazywał po prostu liczniki jakieś, nie? To głównie dla widzów jest, no bo gdy ja będę sobie grał, to będę patrzył gdzieś tam na monitor, na wszystkie parametry samochodu, a tutaj będzie takie coś dodatkowe dla widzów. Sprawdzałem w kamerce, bardzo fajnie to widać. Tutaj jest monitor pierwszy, o, zaraz go sobie wyczyścimy, bo jest cały brudny, a jest monitor drugi i tutaj będzie na przykład czat albo jakieś tam wskazania z OBS-a czy coś takiego do nagrywania albo do streamowania. A tutaj oczywiście gra. Dałem sobie ten monitor trochę wyżej. Fajne jest to, że jeśli mamy to, to mogę sobie ten monitor, wiesz, przybliżyć do siebie, jeśli będę chciał, lub oddalić. Oczywiście mogę dać też sobie wyżej lub niżej, zarówno ten monitor na górze, jak i na dole. Powiem wam, że jeśli chodzi o samobudowanie, to jest trochę czasu trzeba na to poświęcić, ale jak ktoś lubi składać klocki Lego na przykład, bawić się takimi rzeczami, to świetna odskocznia i naprawdę super się przy tym bawiłem. Pomijając takie drobne rzeczy, kiedy się wkurzałem, kiedy mi coś tam nie wychodziło, kiedy coś tam pomierzyłem źle i tak dalej. No i był taki moment zwrotny w całym tym budowaniu, kiedy stwierdziłem, że jednak wkrętarką moją malutką wszystkiego nie przykręcę. To znaczy, dokręcałem wszystko wkrętarką, a potem okazało się, że no jednak te śruby nie są zbyt mocno dociągnięte, więc gdzieś tam były luzy. Musiałem wszystkie śruby robić, dokręcać ręcznie imbusem, no nie? Mimo, że miałem już całe stanowisko poskładane. Także sobie wyobraźcie. Musiałem wszystko rozbierać z powrotem i złożyć od nowa, dociągając imbusem ręcznie. Także tak, to była dodatkowa robota, którą myślę, że możecie uniknąć, jeśli będziecie wszystko robić ręcznie. To znaczy, wkrętarka się przydaje, jeśli chcemy po prostu śrubę tak w miarę dokręcić, ale żeby ją dociągnąć, no to trzeba już ręcznie imbusem, bo tak mniej więcej na kwadrans mogłem dociągnąć niektóre śruby, a niektóre śruby mogłem dokręcić nawet o połowę obrotu. Gdzieś nawet koło tylu, a niektóre były nawet luźne. Jak, wiesz, podociągałeś inne z jednej strony, to te z poprzedniej strony były luźne już, no nie?
Także tak, to trzeba mieć na uwadze, żeby dokręcać to ręcznie, wtedy zaoszczędzicie sobie dużo roboty. Miałem takie obawy, że tutaj będzie ciężko z tym wsiadaniem, no bo tu mamy jeszcze tą klawiaturę, może ją dam sobie w inne miejsce, tutaj w ogóle mogę sobie tu przyczepić, nie wiem, telefon, jakieś magnesy, jakieś różne rzeczy, wiesz, tu mogę na przykład przyczepić sobie kamerę. Bardzo fajne jest to stanowisko pod tym względem, bo mogę wszędzie coś przyczepić, tak? Ja strasznie lubię przyczepiać rzeczy i modyfikować, dlatego to jest idealne dla mnie. Tak jak mówię, sztywność i testowanie w grach to już sobie sprawdzimy na następnym odcinku. Aha, jeszcze jedna rzecz, to już wam pokazywałem chyba na poprzednim stanowisku. Tam jest dalej taki wiatraczek. Włączam sobie pyk. I on służy do chłodzenia, jak jest trochę intensywnej akcji w grze. Także mam te dwa pilociki, które mi służą do sterowania całym tym moim pokojem generalnie, ale też są dedykowane przyciski specjalnie do tego stanowiska. Właśnie, ten fotel kubełkowy, jak pierwszy raz do niego usiadłem, to miałem takie... Kurde, strasznie ciasno jest, wiecie? Ale tak trochę sobie z niego tutaj majstrowałem przy tym stanowisku, tam sobie coś ustawiałem i tak dalej. I powiem wam, że te boczki się na tyle wyrobiły, że mój Big Ass jakoś się tu mieści. A na początku było naprawdę dosyć ciasno. Simlab ma w ofercie inne też fotele, trochę szersze. Ten jest rozmiaru L, jeśli się nie mylę, ale są też rozmiary XXL. Także jak wiesz, rozmiar XXL to jesteś grubasem i już koniec, jesteś najgorszy na świecie. Nie, po prostu szersze fotele, jesteśmy w symulacji tutaj. Nie mam jakiegoś motion riga ani nic takiego, więc tutaj nie będę miał jakichś odczuć bocznych czy coś, więc niepotrzebne mi jest to trzymanie sztywne z boku, nie? Więc jak weźmiesz sobie fotel szeroki, to też jak najbardziej będzie w porządku do tego stanowiska. To stanowisko jest kompatybilne oczywiście z motion, jakimś ruchem, tak? Jeśli byśmy chcieli jakieś siłowniki sobie doczepić tutaj z boku, jak najbardziej możemy to robić. Możemy doczepić jakieś ruchome elementy do samego fotela, też są takie rzeczy. Teraz pokażę wam, co się dzieje, jak włączam. Załącza się oczywiście LED tam. Postanowiłem, że w tym stanowisku nie będzie za dużo tych LEDów. Jedyne tamto z tyłu, ono jest światło różnokolorowe, a ponieważ nie mam tego tutaj takiego wielkiego blatu, jaki miałem poprzednio, no to tamto światło wypełnia tą przestrzeń tutaj, myślę, że całkiem fajnie i będzie to ładnie widoczne też gdzieś tam na nagraniu. Więc jak załączam sobie jednym przyciskiem to stanowisko, to od razu załącza mi się ekran na górze. Jakbym włączył komputer czy konsolę, PlayStation czy Xboxa, no to załączyłby mi się też ten monitor od razu. Zobaczcie, to są moje poprzednie pedałki. One też są z load cellem. Zaraz wam powiem, od czego jest ten load cell. W każdym razie, zobaczcie, jak wyglądają te pedałki. Tutaj mamy gumę. Po tej gumie ta skarpetka nie jeździ aż tak przyjemnie, aż tak gładko jak po tamtych pedałkach, ale pod tą gumą, zobaczcie, nie mamy absolutnie nic. Nie możemy sobie tego pedałka zmienić, no nie, w żaden sposób. I mi zależało na tym, żebym miał cały pedał gazu prosty, tak jak jest w tamtych pedałach. Zaraz wam coś pokażę jeszcze, nie? I tutaj nie mamy właściwie za dużo manewru, jeśli chodzi o wymianę tego. Mógłbym oczywiście gdzieś tam zamówić, wydrukować gdzieś jakieś pedały specjalne, ale właśnie, chodzi o load cell. Pokażę wam coś bardzo ciekawego. Swoją drogą, przepraszam, że takie brudne są te pedały. W każdym razie, o co chodzi z tym load cellem? To było ciekawe dosyć, bo sam nie wiedziałem do niedawna, o co właściwie chodzi, jak to działa. Już wam mówię, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Do tej pory myślałem, że gdzieś tutaj jest pomiar jakiś potencjometr albo coś takiego, bo na przykład tutaj macie taki mały potencjometr w środku tego gazu na przykład i jak dodajecie sobie gazu, no to macie tam ten, nie? A jak macie load cell, tutaj jest taki czujnik i ten czujnik wykrywa, o ile ten element się wygina podczas nacisku. Czujesz to? I on wykrywa takie mikro wygięcia tego elementu. Wiesz, w zależności od tego, jak ten element się tutaj wygnie, tak w grze mamy hamowanie. No, mówiąc bardzo prosto. Tutaj natomiast sprzęgło też jest na zwykłym potencjometrze. Teraz pokażę wam, jak wygląda to sytuacja w tych pedałach. Przede wszystkim musiałem sobie zmienić pacing. No, nakładki na pedały sobie pozmieniłem.
zmieniałem na takie metalowe. To są nakładki firmy OMP, dosyć znanej wśród rajdowców. I widzicie, że ten pedał mam całkowicie taki w tej nakładce, nie? Zaraz wam powiem dlaczego, ale najpierw wytłumaczę wam, jak działa tutaj low cell. Tutaj to jest bardzo dobrze widoczne, bo mamy takie coś, nie wiem, czy to dobrze widać, trochę za blisko mam kamerę, wiecie? Tutaj w tym miejscu jest coś takiego białego i to jest czujnik, który też wykrywa nam, jak bardzo ta blaszka tutaj w środku się wygina. To działa podobnie, a właściwie tak samo jak w poprzednich pedałach, tylko po prostu umieszczony jest w innym miejscu. Ten pedał jest bardzo twardy, ja myślałem, że to jest jakoś popsute albo coś, no nie? Ale jak sprawdzałem sobie tak już wstępnie w programie, nawet jak tak go delikatnie dociśniemy, to on się na przykład w tym momencie dociska do połowy. Nie? Także do tego pedała, w ogóle do tych pedałów potrzebne jest naprawdę bardzo sztywne stanowisko, które będzie trzymało to wszystko w jednym miejscu, a nie będzie mi jeździło jak w poprzednim stanowisku, nie? Albo gdzieś się tam wyginało czy coś. Dobra, no i teraz pedał taki dłuższy był mi potrzebny do tego, że na przykład jak będę sobie hamował, będę mógł robić międzygazy w samochodach spalinowych, nie? W ten sposób. Co bardzo wygodne, bo ten pedał jest dłuższy i ta stopa nie wchodzi mi gdzieś tam w środek, tak jak macie w tym pedale, nie? Widzicie, że tam jest takie wyżłobienie. Tylko mogę sobie robić fajnie między gazy, jednocześnie hamując, używając sprzęgła. Tak? Więc jest to bardzo fajne. Początkowo myślałem, że te nakładki na pedały, że one będą nieprzyjemne pod stopą, ale naprawdę nie jest źle. Bardzo fajnie skarpetka się potem ślizga. Ja lubię grać w skarpetkach. Budowanie było dość czasochłonne. Jeśli chcecie wiedzieć, ile mi zajęło, to zajęło mi to ponad miesiąc. Ale to nie dlatego, że budowałem ponad miesiąc, tylko zacząłem sobie budowę miesiąc temu. Musiałem wyjechać, musiałem pozałatwiać rodzinne sprawy. Potem wróciłem, zacząłem coś tutaj robić, potem znowu musiałem coś załatwiać. I tak nie miałem czasu zbytnio na to, żeby się tym zajmować aż tak. I finalnie tyle czasu mi to zajęło. Natomiast ostatnie 4 dni, gdzieś tak od wtorku, zacząłem ostro jechać z budową tego wszystkiego i wiecie, dostosowaniem tego tutaj. O ile normalnej osobie, która nie nagrywa gdzieś tam dużo materiałów albo w ogóle nie nagrywa i chce sobie złożyć to stanowisko dla siebie, to jest bardzo proste i szybko by jej to poszło, o tyle mi, gdzie ja musiałem wszystko przemyśleć, gdzie to ma być, jak ma być ustawiona kamera, jak ma być tamto, tamto, jak ten monitor dodatkowy ma być, co jak. To mi to zajęło dużo czasu, no ale normalnie sobie myślę, że to poszłoby dużo szybciej. Zapraszam was na kolejny odcinek, gdzie przetestujemy to stanowisko w grach. Ja jeszcze nic nie testowałem, nic nie sprawdzałem, więc będą to moje całkowicie pierwsze wrażenia po przesiadce z poprzedniego stanowiska. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało na przykład w Forza Horizon, Assetto Corsie, nie wiem, w SnowRunnerze, w ETS-ie na przykład też. Chociaż w ETS-ie praktycznie nic się nie dzieje. Podłączysz kierownicę do biurka albo do krzesła i jedziesz, nie? Tam nie ma za wiele tych sił. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy. Trzymajcie się, na razie.